Witam Państwa serdecznie w kolejnej naszej pogadance. Chciałem wspomnieć o innym jeszcze autorze, którego mam nadzieję za chwilę wydamy, albowiem jego książka pierwsza już jest przetłumaczona, a druga za chwilę będzie przetłumaczona. Czekają jeszcze prace redakcyjne, które nie są łatwe, dlatego że autor ten jest dość specyficzny, ponieważ i pisze o specyficznych sprawach, które są trudne po pierwsze do zrozumienia i trudne do zaakceptowania w opisie i trudne do wytłumaczenia, więc i nawet nie można tego oddać żadnej korekcie merytorycznej, dlatego że nie ma w Polsce takiej korekty merytorycznej, która by do tego podeszła serio. Albowiem treści zawarte w tych książkach mijają się całkowicie z tym, co mają w głowach ewentualni korektorzy merytoryczni w naszym kraju, czyli profesorowie i doktorzy habilitowani z Akademii, z Uniwersytetu. Proszę Państwa, o kim mówię? Mówię o profesorze Uniwersytetu w Edynburgu, który się nazywa Gabriel Ronay i który jeszcze w sierpniu wystosowywał do nas różne pytania, kiedy będzie jego książka. Myśmy niestety pracę nad tą książką opóźnili znacznie. No dlatego, że mieliśmy inne sprawy na głowie i też tłumaczenie się troszeczkę opóźniało, bo to jest książka, którą tłumaczył nasz syn, trzecia jego książka. No on zaczął pierwszy rok studiów, więc próbował to tłumaczenie dzielić jakoś z tymi studiami i to szło różnie. No ale książka jest gotowa i ona nosi tytuł, proszę Państwa, Anglik tatarskiego Hana. Ja celowo te mongolskie, w cudzysłowie, publikacje będę wydawał jedna po drugiej, bo mnie to bardzo interesuje. Interesuje mnie spojrzenie na te czasy przez różnych autorów. No i tak się okazało, że istnieje Gabriel Ronay, który mieszka sobie w Edynburgu. Dzisiaj już chyba w domu spokojnej starości, bo jest 90-ponadletnim panem. Z pochodzenia Węgrem, który w 1956 roku po prostu uciekł z kraju i przez Austrię dostał się do Wielkiej Brytanii i tam zrobił karierę naukową. Napisał serię książek dość zaskakujących. Prawa do dwóch wykupiliśmy. Jeszcze trzecia, ale nie wiem, czy zdążymy te prawa wykupić. Znaczy zdążyć, zdążymy. Natomiast pytanie, czy autor dożyje tej publikacji. Oby tak. Proszę Państwa, Anglik tatarskiego Hana. Myśmy już wcześniej trafili na tą informację, która no, jest po prostu wstrząsająca, że człowiekiem, który jednym z ludzi, którzy prowadzili tutaj tiumenie mongolskie wprost do serca Europy, na Węgry, na Słowację, do Polski, koordynatorem tych działań był były angielski templariusz poddany króla Jana bez ziemi. To jest wstrząs poważny. Oczywiście, jeżeli to się opisze w kategoriach, do których polscy historycy przywykli i do których zmierzają po prostu siłą inercji, czyli takich wodewilowych, no to można zrobić z tego historię jakiejś baletnicy w ciąży, nieszczęśliwie zakochanego rycerza i temu podobne idiotyzmy. No ale my tak nie robimy, tak? Za tym jest polityka, za tym są pieniądze i on się tam nie znalazł przypadkiem. Tym bardziej, że został schwytany i skazany na śmierć w Austrii. Proszę Państwa, ja książki tej nie czytałem jeszcze, wiem tylko o czym ona jest, więc dla mnie samego będzie ona pewną niespodzianką, ale przeczytam ją zanim ona trafi do druku, dlatego że no, ja będę tą korektą merytoryczną, ponieważ nie jestem w stanie oddać jej w niczyje ręce i jeszcze zapłacić pieniądze po to, żeby potem wysłuchiwać głupich uwag na temat autora i treści tam zawartych, ponieważ uważam, że te treści są ważne, uważam, że warto je opublikować i warto tę książkę sprzedawać. Z tego, co opowiadał mi tłumacz, zawarte są tam informacje wstrząsające i wstrząsające zupełnie opisy. Celowa eksterminacja dużych społeczności kupieckich, wymordowanie wszystkich kupców w węgierskim mieście Pecz, kupców niemieckich. Celowe z premedytacją, czystki nie tyle etniczne, bo dzisiaj przyzwyczailiśmy się do takiego określenia czystka etniczna, czystki branżowe, proszę Państwa, prowadziła armia mongolska, to znaczy usuwała pośredników w branżach, które potem mieli zająć inni, jacy inni, no Wenecjanie, którzy na kartach tej książki po prostu są stale obecni, tak?
Gabriel Ronay pisze, że Wenecjanie byli przewodnikami. No ja bym jeszcze dodał, że nie przewodnikami, a inspiratorami tej całej imprezy. Z dodatkiem tego pana, który porzucił płaszcz rycerzy świątyni i wynajął się jako doradca na dworze dowódców mongolskich prowadzących Tiumenię na Europę. Proszę Państwa, no, opis całkowicie różny od tego, do czego przywykliśmy, od wszelkich ludowo-akademickich podań, w które musimy wierzyć, historii o laikoniku i tego rodzaju głupstw. Ja sam czekam na tą książkę z niecierpliwością, ale cały czas jesteśmy zajęci czym innym i nie możemy serio zabrać się za prace redakcyjne, ale rzecz jest gotowa. Proszę Państwa, w październiku będzie gotowa druga książka Gabriela Ronaya, która nosi tytuł Zaginiony król Anglii, o wyprawie króla Alfreda bodajże. Nie chcę powiedzieć głupstwa, bo nawet nie przeczytałem tego. Nie miałem kiedy, także proszę mi wybaczyć, na Ruś. Czyli to jest kolejny temat, który drążymy od dłuższego czasu. Jak głęboko w przeszłość sięgają relacje pomiędzy Moskwą, czyli północnymi wybrzeżami Księstwa Moskiewskiego i księstw ruskich w ogóle, wybrzeżami Morza Białego, a Anglią. Myślę, że książka ta da nam pełną i jasną odpowiedź na to pytanie. Gabriel Ronay bardzo się podekscytował tym, że kupiliśmy prawa do jego książek, dlatego że oczywiście one nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego że książki takie no, przeczą tym narracjom, które zostały, jakby to powiedzieć, ukształtowane, ubite, stworzone w XX wieku i za pomocą których się komunikujemy, czując jednocześnie, że są one kulawe, nieważne, nieistotne, fałszywe. No ale jak chcemy podkreślić, że, znaczy my nie, ale ludzie chcą podkreślić, że coś tam przeczytali i na czymś się znają, to wtrącają jakieś fragmenty tych właśnie gawęd i formatów. Gabriel Ronay całkowicie w poprzek tym sprawom idzie, proszę Państwa, i kiedy okazało się, że jacyś Polacy kupili prawa do jego książek, on się niezmiernie ucieszył. Nie wiem, czy w jakim jest stanie dzisiaj i jak się czuje i czy w ogóle zdążymy z tym wszystkim, czy on tego dożyje, no ale nie mieliśmy innego wyjścia. Nie możemy tłumaczyć książki na chybcika tylko dlatego, że takie jest życzenie autora. W każdym razie w języku polskim praca i dzieło Gabriela Ronaya przetrwają dzięki wydawnictwu Klinika Języka i mam nadzieję, że będą w jakiś sposób dyskutowane. Ja spróbuję może znaleźć kogoś, kto by o tym porozmawiał i reprezentował środowiska akademickie. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będę próbował, żebyśmy nie gadali we własnym gronie, tylko jak to czasem się zdarza, ale żeby przyszedł ktoś z uniwersytetu i żeby w jakiś sposób się do tych prac ustosunkował. Dwie książki Gabriela Ronaya, a jeszcze jest jedna książka, której nie zdobyliśmy. To jest do kupienia. No, one nie kosztują mało, ale tam w Ameryce na eBayu można sobie je kupić. O prawdziwym życiu Vlada Palownika, Drakuli. I przyznam, że Ronay, kiedy do nas pisał za pośrednictwem menedżera, on liczył na to, że my też tę książkę przetłumaczymy. I szczerze mówiąc był zdziwiony, że wzięliśmy się za Zaginionego króla Anglii, a nie za Drakulę. No ale myślał innym schematem niż ten nasz tutaj wypracowany w szkole nawigatorów, więc taką koncepcję mógł przyjąć. W każdym razie, jeżeli uporamy się z tym i książki wejdą na rynek, postaramy się kupić prawa do Drakuli i też to wydać. Może nawet niebawem się tym zajmę i spróbuję to jakoś zlokalizować, a także skontaktować się z menedżerami, którzy zajmują się kolportażem i dystrybucją tych praw. Proszę Państwa, jesień i zima, miejmy nadzieję, że właśnie dwóch ciekawych autorów zajmujących się sprawami relacji pomiędzy Wschodem a Zachodem w czasach szalenie istotnych, ponieważ mało kto podejmuje temat historii przed i relacji Wschód-Zachód przed rokiem 1250. Takich prac dotyczących historii po roku 1250 jest bardzo dużo, natomiast wcześniej troszkę mniej, a to jest o wiele bardziej istotne i ważne. Więc mamy
dużo ciekawej beletrystyki, popkultury, współczesnej prawie, bo te książki Ronaya mają no już pół wieku i troszkę wcześniejszej, o której będzie można bardzo dużo pisać, bardzo dużo rozmawiać i może jeszcze włączyć w tę dyskusję kogoś, jakiegoś historyka z uniwersytetu. Czekajmy, aż to wszystko nastąpi i bądźmy dobrej myśli. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.